Zebraliśmy się dzisiaj tutaj na festynie z okazji Dnia Dziecka. Narodził się rok temu, aby cyklicznie taki festyn organizować między trzema sołectwami, które bezpośrednio ze sobą sąsiadują. Tomice, Koźmice i Karczowice. I tutaj w trzech sołtysów, dwie panie, jeden pan, wspólnie organizujemy taki festyn. Jest to festyn przede wszystkim przeznaczony dla dzieci i dla mieszkańców. No i co, mamy dużo atrakcji. Pogoda średnia, ale i tak się świetnie bawimy. Jest dużo ciasta, dużo jedzenia, dużo picia. Przed nami występ muzyczny, więc będziemy się fajnie bawić. Chciałam Wam właśnie pokazać, zademonstrować nasz punkt gastronomiczny. Wszystkie produkty są swojskie, także serdecznie chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału w następnych naszych festynach. Można spróbować swojskie kiełbaski, karkóweczki, smalczyku oraz przepysznych ciast, które pieką nasze same tutaj ukochane kobiety. Dzisiaj przez to nasze jedne z najmniejszych społeczeństw jest organizowany festyn z okazji Dnia Dziecka, ale jak widzimy za moimi plecami bawią się nie tylko dzieci, również dorośli. Super inicjatywa. Ja myślę, że ta, ja ją nazwę uroczystość w tych naszych małych miejscowościach, to jest najlepsze świadectwo, że mała społeczność potrafi dużo i to jest najlepszy przykład. Uśmiech na twarzy, dzieciaczki zadowoleni, nawet aura, która nam dzisiaj nie sprzyjała, nie popsuła nam tego Dnia Dziecka. Bardzo fajna inicjatywa, jestem jak najbardziej za. Jeżeli będą takie organizowane, to chętnie na nie przyjdę z dzieckiem. Bardzo dobrze, że organizowane są takie teraz po pandemii właśnie dla dzieci takie spotkania. Bardzo takie jest cała społeczność po prostu. Bardzo nam się podoba. Możemy się spotkać, są fajne atrakcje. Jest pyszna kiełbaska, pyszne ciasto i super zabawa. I możemy się doczekać następnego festynu.